Bywają chwile, bywają momenty, bywają pewne wydarzenia w naszym życiu, które radykalnie zmieniają całą naszą przyszłość. Wydarzenia, o których pamięta się do końca życia. Pokój, dobro, pokój, dobro. Witam Was bardzo serdecznie i bardzo gorąco w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jest ciepło. Jest ciepło. Dzisiaj czwartek, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Boże Ciało, z pewnością kto mógł, uczestniczył w Eucharystii, uczestniczył również w procesji eucharystycznej, teoforycznej, tak to się ładnie nazywa. Ale dzisiaj z racji czwartku spotkanie ze świętym Franciszkiem. I dzisiaj chciałbym nawiązać, czytając drugi życiorys Franciszka napisany przez Tomasza Szczelano, chciałbym nawiązać do dwóch wydarzeń bardzo ważnych w jego życiu, można powiedzieć nawet przełomowych, bardzo znanych z życia świętego Franciszka. Znamy już je z pierwszego opisu Tomasza Strzelano. Ten drugi opis nieco poszerza, podaje kilka, kilka szczegółów, których nie znaliśmy z pierwszego opisu. A są to, tak jak powiedziałem, bardzo ważne wydarzenia. O jednym z nich nawet wspomina Franciszek potem w swoim testamencie. Chodzi tutaj o spotkanie z trendowatym, a drugie też bardzo znane wydarzenie z życia Franciszka, mianowicie wizja, objawienie, głos, nakaz, polecenie, które usłyszał od ukrzyżowanego w Sandamiano. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tych dwóch fragmentów biografii świętego Franciszka, napisanych przez Tomasza Zczelaną. Tak przeto pod świeckim ubiorem nosił ducha zakonnego. Odrywał się od spraw publicznych i udawał na miejsca samotne, gdzie bardzo często nawiedzał go duch święty. Odrywała go bowiem i porywała ta wyborna słodycz, co od początku tak całkowicie go napełniała, że już nie opuściła go nigdy, dopóki żył. Gdy nawiedzał miejsca ustronne, jako odpowiednie do modlitwy. Diabeł swoim złym potrzeptem usiłował mu w niej przeszkodzić. Wraził mu w serce pewną kobietę, monstrualnie garbatą mieszkankę jego miasta, która wyglądem swoim przedstawiała okropny widok. Groził mu, że jeżeli nie zaniecha swych zamiarów, stanie się do niej podobny. Ale został umocniony przez pana i pocieszony daną sobie odpowiedzią zbawienia. I łaski, rzekł mu pan w duchu: Franciszku, zamieniłeś już miłość cielesną i próżną na duchową. Jeśli chcesz mnie poznać, bierz to, co gorzkie, za słodkie wzgarć samym sobą. Dokonaj tego odwrócenia porządku, a zacznie ci smakować to, o czym ci mówię. Natychmiast poddał się boskim rozkazom i zaczął wprowadzać je w praktykę. Spośród wszystkich nieszczęsnych potworności świata Franciszek najbardziej brzydził się trędowatymi. Otóż pewnego dnia, kiedy jechał konno w pobliżu Asyżu, zobaczył na wprost siebie trędowatego. Chociaż zdjął go niemały wstręt i obrzydzenie. Wszakże, aby nie przekroczyć otrzymanego rozkazu i nie złamać powierzonej sobie tajemnicy, Zsiadł z konia i przystąpił, by go ucałować. Trędowaty wyciągnął rękę, by coś otrzymać, a on wręczył mu pieniądze i ucałował. Zaraz wsiadł na konia, zwracał się tu i tam, jako że zewsząd ciągnęło się odkryte pole bez zasłaniających przeszkód, ale trędowatego już nie ujrzał więcej przepełniony podziwem i radością, po kilku dniach stara się zrobić podobnie. Udaje się do mieszkań dla trendowatych, wręcza każdemu trendowatemu pieniądze i całuje go w rękę i usta. W ten sposób to, co gorzkie, przyjmuje jako słodkie i przygotowuje się mężnie do zachowania wszystkiego, co jeszcze nastąpi. Doskonale już zmieniony na sercu, a wkrótce mający zmienić się i na ciele, pewnego dnia przechodził koło kościoła świętego Damiana, który był prawie że w ruinie, przez wszystkich opuszczony. Prowadzony przez ducha, wstępuje, żeby się pomodlić. Upada pokornie i pobożnie przed ukrzyżowanym. Doznaje niezwykłych nawiedzeń łaski. Także czuje się kimś innym niż gdy wchodził. Rzecz od wieków niesłychana, bo oto obraz Chrystusa, ustami wziętymi z malowidła, przemawia doń zupełnie osłupiałego, wołając go po imieniu: Franciszku, idź napraw mój dom, który, jak widzisz, cały idzie w ruinę. Franciszek, zdjęty strachem, niemało się zdumiewa i na skutek tych słów prawie odchodzi od zmysłów. Jest gotów do posłuszeństwa, cały zbiera się do wykonania rozkazu. A że wówczas odczuł w sobie niewymowną przemianę, czego nawet on sam nie umiał wyrazić, przeto i nam trzeba tu zamilknąć. Odtąd jego świętą duszę przebiło współcierpienie z ukrzyżowanym. I jak można zbożnie sądzić, wycisnęły się wówczas na jego sercu, choć jeszcze nie na ciele, stygmatycz godnej męki rzecz dziwna i niesłyszana w naszych czasach. Któż by się nad tym nie zdumiewał? Kto kiedy znał coś podobnego? Któż może wątpić, że Franciszkowi, kiedy już powracał do ojczyzny, ukazał się ukrzyżowany, skoro już wtedy, kiedy był w świecie i jeszcze całkiem nim nie wzgardził, przemówił doń Chrystus z drzewa krzyża w nowym i niesłychanym cudzie? Od tej godziny, w której przemówił doń umiłowany, rozpłynęła się jego dusza. Niedługo potem Miłość jego serca ujawnia się poprzez rany ciała. Od tego czasu nie mógł powstrzymać się od płaczu. Nawet głośno płakał nad męką Chrystusa, jakby zawsze miał ją przed oczyma. Wzdychaniami napełniał drogi, a wspominając rany Chrystusowe, nie dawał się pocieszyć. A gdy przyczynę bólu wyjawiał pewnemu zaufanemu przyjacielowi zaraz doprowadził owego przyjaciela do gorzkich łez. Oczywiście nie zapomniał o roztaczaniu troski nad owym świętym wizerunkiem ukrzyżowanego, ani nie zaniedbał jego rozkazania. Niezwłocznie dał pewnemu kapłanowi pieniądze, by zakupił lampę i oliwę, iżby święty wizerunek nawet na chwilę nie był pozbawiony światła. Potem rączo zabrał się do wykonania reszty, w szczególności przykładając się do naprawiania tego kościoła. Bo chociaż boskie słowa powiedziane mu dotyczyły tego kościoła, który Chrystus nabył swoją własną krwią, to jednak on nie od razu wzniósł się tak wysoko, lecz powoli przechodził od ciała do ducha. Jak z pewnością zauważyliście, jest kilka... Nowości, kilka dodatków, kilka szczegółów, które umieścił Tomasz Szczelano w tym drugim opisie. Zachęcam, żeby porównać, może jak macie czas, oczywiście z tym, co jest w pierwszym opisie, ale nie o te szczegóły, nie o te niuanse chodzi, ale o postawy Franciszka. Tomasz Szczelano już bardzo wyraźnie. W tych wydarzeniach zapowiada to, co ma mieć miejsce w przyszłości, zwłaszcza odwołując się do stygmatów, że Franciszek już w tym momencie nawrócenia, kiedy tak bardzo rozmiłował się w Chrystusie, kiedy tak bardzo pokochał albo inaczej dokonał odwrócenia tego, dzięki łasce Bożej, oczywiście. Zresztą ten głos który usłyszał Franciszek w czasie modlitwy, by właśnie dokonał tego odwrócenia, by to, co gorzkie, yy, yy, zdało mu się słodkie, yy, to potem będzie miało odbicie w jego życiu, włącznie ze stygmatami. Włącznie ze stygmatami, które potem zostaną wyciśnięte w jego ciele. Franciszek na wzór Chrystusa starał się kochać ludzi, do tego stopnia, że ta miłość do ludzi i miłość do Boga. Ujawniła się właśnie w postaci tych stygmatów. To jest, to jest niezwykła jedność, której doświadczył Franciszek z Panem Bogiem, niezwykła komunia, cud. Zresztą tutaj o tym też słyszeliśmy. Franciszek to wydarzenie z trędowatym bardzo mocno przeżył. To tak jak mówią biografowie, był bardzo przyłomowy moment w jego życiu. Oczywiście tych momentów było wiele, tak jak powiedziałem. Dzisiaj te dwa, dwa takie szczególne, chociaż wcześniej słyszeliśmy również o takiej walce duchowej, którą Franciszek prowadził, kiedy, kiedy szedł się modlić. To oczywiście zły duch mu przeszkadzał. Chciał go odwieść od tego planu, jakim było pójście za Chrystusem. Straszył Franciszka różnymi koszmarami. Tutaj było akurat wspomniane o tej kobiecie. Okropnie garbatej, i przerażająco musiała wyglądać. Ale Franciszka to nie zraziło. Umocniony łaską i umocniony obietnicą Boga o zbawieniu przezwyciężał te, te diabelskie pokusy. I dokonuje się w nim powolna przemiana. Tomasz Szczelano w tym ostatnim zdaniu. Moim zdaniem zachęcił również nas. Do tego, żebyśmy się nie zniechęcali różnego rodzaju niepowodzeniami. Tomasz wprost pisze, że Franciszek nie od razu zrozumiał to, o co Bogu chodzi, gdy chodzi o tę odbudowę kościoła. Nie od razu złapał istotę. Tomasz pisze, że Chrystusowi chodziło o ten kościół, który on nabył swoją drogocenną krwią, a więc o wspólnotę ludzi. A Franciszek zrozumiał, że chodzi o odbudowanie tego kościoła materialnego. I potem pisze Tomasz Strzelano, że chociaż Franciszek nie od razu wzniósł się na tak wysoki poziom, żeby, żeby tak duchowo podejść do, do, do tych zadań, które Chrystus mu stawia, to jednak z czasem przechodził od tego, co cielesne do tego, co duchowe. Z czasem coraz bardziej rozumiał to, czego Bóg od niego oczekuje, z czasem przychodził właśnie do takiego głębszego rozumienia, rozumienia woli Bożej i to jest, to jest coś bardzo optymistycznego. Że w naszym życiu też może dokonywać się taka powolna przemiana. Powoli będziemy wchodzili w tę głębię naszego powołania. Od razu mi się przypomniała scena z wieczernika, bardzo często do niej wracam, ale tutaj chyba ona bardzo pasuje. Kiedy Pan Jezus mówi do Piotra, Piotrze, tego, co ja teraz czynię, Ty nie rozumiesz, ale potem będziesz to wiedział. Franciszek też z czasem zaczął rozumieć. Zresztą, kiedy modlił się w San Damiano, być może pamiętacie tę modlitwę, Najwyższy Chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca, daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję, doskonałą miłość i również Franciszek prosi, daj mi zrozumienie i poznanie. I rzeczywiście z czasem Franciszek zaczyna rozumieć te wzniosłe duchowe sprawy i wprowadzać je w życie. Mamy przed sobą jeszcze trochę czasu, żeby też w swoim życiu coś zmienić, żeby pewne rzeczy zrozumieć. Niech Pan Bóg da nam to zrozumienie. Tak, tyle na dzisiaj, gdy chodzi o słowo na dobranoc, a gdyby ktoś chciał się jeszcze z nami pomodlić, to oczywiście zapraszam na modlitwę na zakończenie dnia, która od razu po słowie na dobranoc. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem, pokój i dobro.